zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 21 października 2018 roku i w Polsce w tej chwili odbywają się wybory samorządowe, które mam w głębokim poważaniu, ponieważ w wyborach samorządowych nie mogę głosować. Mogę głosować w wyborach prezydenckich, mogę głosować w wyborach parlamentarnych, mogę nawet głosować w wyborach chyba do Europarlamentu, a w wyborach samorządowych nie mogę głosować w Polsce. Jest taka opcja, ja chyba mogę głosować we Francji, tutaj na francuskie listy, ale nie korzystałem z tego, z tej opcji. Więc te wybory mnie mało interesują, dlatego też niespecjalnie się tutaj nimi zajmowałem. No, co do wyborów, to mógłbym powiedzieć, że dwa dni temu ten, jak mu tam, Rozenek, miał sensowną wypowiedź w sprawie usuwanego pomnika. No ale i tak ten film zobaczycie, no nie wiem kiedy, no pewnie może we wtorek, może w środę. Teraz nagrywam filmy z wyprzedzeniem, no i zaraz będzie opublikowany film, właśnie rozmowa z ukraińskim towarzyszem. Tutaj pozdrawiam zarówno towarzysza Władysława, jak i towarzysza Arkadiusza. Bardzo dobra rozmowa, oby tak dalej. Dobrze, więc chciałbym powiedzieć najpierw, zanim przejdę do tematu filmu, chciałbym odpowiedzieć na pewien zarzut. Otóż zarzut jest taki, ktoś tam napisał, że kanał jest nudny. Że żebym ja, nie wiem, miał się wstydził za to, żebym przeprosił, a tymczasem moja odpowiedź na to jest taka, że ja wiem, że kanał jest nudny i wcale nie zamierzam w najbliższym czasie tego zmieniać. To jest być może celowa strategia mająca na celu właśnie uśpienie tutaj antykomunistów. Dopóki nie ma właśnie jakiegoś takiego silnego ruchu, że właściwie cały marksizm na YouTubie to jest kanał Towarzysz Michał, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie wrzucać krótkie, prowokacyjne filmiki, które przyciągnęłyby masę antykomunistów, którzy by te filmiki zgłaszali i znowu by mi kanał usunęli, tak jak to było z kanałem 100 lat października. Dlatego wolę robić filmiki długie, przegadane, nudne, tylko dla najwytrwalszych. No ale mamy przynajmniej tą gwarancję, że kanał cały czas istnieje. Więc ja mam nadzieję, że na bazie tego wszystkiego, co się dzieje na kanale, na bazie dyskusji, na bazie różnych osób, które właśnie się ożywiają, tutaj towarzysz Arkadiusz, inni, właśnie będą nagrywać różne wypowiedzi, różne rozmowy, różne audiobooki, no to, że jeśli kiedyś powstanie więcej takich kanałów, to pewnie też zmienię strategię, ale ja nie wiem, czy to akurat ja mam zmieniać tą strategię. Otóż no, w tej chwili to, czym się głównie zajmuję w ramach przygotowywania się do kolejnych filmików, no to to jest właśnie, no, ostatnio właśnie poza nagrywaniem audiobooka, aha, pochwalę się, bo tam właśnie w ostatnim filmiku zapowiedziałem nagrywanie audiobooka, więc nagrałem póki co 30 stron Anti-Duringa, zamierzam to skończyć, nie wiem kiedy, idzie to jak po grudzie, strasznie wolno to wczoraj nagrywałem, no jakieś mniej więcej koło godziny mi to zajęło, no troszkę więcej. Ale to jest strasznie męczące, towarzysze, więc wy, jeśli kiedyś już zobaczycie tego audiobooka z Anti-Duringiem, czy widzicie inne audiobooki, naprawdę tutaj należy podziękować lektorom za tą ciężką pracę. A ja mówię tylko o czytaniu, bo wczoraj to ja tylko czytałem, a jeszcze czeka mnie później obrobienie. No ale przy tym tempie, no to może, to pewnie wyrobię się dopiero w styczniu. No ale uważam, że tekst ten należy właśnie wrzucić i on będzie jeszcze bardziej nudny niż wszystko to, co do tej pory było na kanale. Gdyby ktoś się zastanawiał, a co takiego robi właściwie w tej chwili towarzysz Michał, czym towarzysz Michał się zajmuje? Otóż towarzysz Michał w tej chwili zajmuje się studiowaniem literatury właśnie neoliberalnej. Wziąłem się za czytanie książki tego, jak mu tam, Ludwika von Misesa, Socjalizm, jest taki kanał na YouTubie, właśnie
gdzie są audiobooki po angielsku właśnie z całą tą literaturą taką antykomunistyczną. I kiedyś właśnie ktoś w jakimś komentarzu wobec mnie, aha, bo ja chyba w dyskusji z tym kolegą z Wojny Idei, to właśnie użyłem takiego tekstu Wytrycha, no a czy on czytał Marksa, no właśnie. Więc to jest taki tekst właśnie, który zazwyczaj rozbraja większość antykomunistów, którzy nie czytali Marksa, ale ktoś mi tam w komentarzach odpowiedział, a czy ty czytałeś jakichś właśnie propagandzistów systemu kapitalistycznego? I w sumie też nie czytałem żadnych propagandzistów systemu kapitalistycznego, więc tam owszem, widziałem właśnie jakieś, nie wiem, Korwina Mikke, kanał Prosta Ekonomia, inne tego typu bzdety, ale nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby właśnie tutaj sięgnąć do źródła do tego. I teraz właśnie no, męczę się i słucham tego Misesa, więc zamierzam no, całą tą właśnie literaturę, właśnie tą taką prokapitalistyczną, jakichś Misesów, jakichś Hajków, nie, to chyba Hajek, nie, już nie pamiętam który, no. Ten, który napisał książkę Socjalizm. No. Tam chyba zresztą, więc sobie tam słuchał, no w każdym razie no, prędzej czy później właśnie opublikuję no, tutaj cykl moich debat właśnie nie z prostą ekonomią, nie z jakimiś tutaj właśnie takimi popłuczynami, tylko zaatakuję w samo sendro, w same jądro właśnie tej propagandy kapitalistycznej. Właśnie jak już to wszystko wysłucham, przeczytam, no ale nie spieszę się z tym, więc to tak sobie słucham. Moja ambicja jest mniej więcej taka, jaka była ambicja Marksa, czyli Marks, który w momencie, kiedy przeszedł do pisania Kapitału, no to oficjalnym takim podtytułem tego Kapitału jest Krytyka Ekonomii Politycznej i po prostu on komentował tych ekonomistów systemu kapitalistycznego, którzy byli najbardziej znani w czasach Marksa, czyli tam właśnie Smith, Ricardo i tak dalej. Więc od tego czasu minęło trochę właśnie, no od napisania Kapitału minęło 150 lat, 151 już w tej chwili. No i oczywiście są inni ekonomiści systemu kapitalistycznego, z którymi należałoby się zmierzyć. I właśnie ja się zamierzam tutaj wziąć za tą całą szkołę austriacką, tych chłopców z Chicago. Więc są to postacie dość popularne na internecie, więc na pewno w momencie, kiedy przystąpię do takiego właśnie cyklu polemik, tam zrobię pewnie ze 3-4 filmiki, jakiś taki cykl krytyka tych Chicago Boys i tak dalej, no to na pewno to jakoś przysporzy popularność, ale no wiadomo, że to będzie głównie debata ekonomiczna, raczej nudna. I no, jeśli właśnie ktoś wysuwa taki właśnie postulat, no a dlaczego te filmiki tutaj, które robisz, są nudne? No to jest wiele różnych odpowiedzi, ale główna odpowiedź jest taka, no że ja przede wszystkim to, co robię, mimo że niektórym może się wydawać, że ja jestem zawodowym rewolucjonistą, czyli człowiekiem, który nic innego nie robi, tylko właśnie przygotowuje rewolucję, to ja niestety takim zawodowym rewolucjonistą jestem tylko od strony ideowej, że się czuję zawodowym rewolucjonistą. Niestety jestem robotnikiem, no z każdym dniem ta moja robota mnie coraz bardziej wkurza. No i nie mam czasu po prostu, żeby tak non-stop właśnie, no bo na YouTubie to jest prosta reguła, no im krótszy film, tym wymaga większej ilości pracy, na przykład ten film, który nagrałem po angielsku, co prawda, nie jestem z niego jakoś specjalnie dumny, no ale tutaj jednak przygotowanie takiego filmu to mi zajęło 3 dni, no napisać tekst, właśnie go wygłosić, zmontować i tak dalej, no troszkę takie rzeczy trwają, a tutaj no, mówienie do kamery to jest właściwie no, całkowita improwizacja. Być może w najbliższym czasie troszkę więcej czasu będę miał właśnie na prowadzenie tego kanału. Coś mi się zdaje, że się w najbliższym czasie rozchoruję. Zawsze w listopadzie w tej mojej robocie była taka opcja, że po prostu no, wtedy, kiedy są te święta, 1 listopad, 11 listopad, no to tam właśnie robotę zamykają na czas świąt, no a później można sobie przyjść dodatkowo właśnie w sobotę i tam nadrobić tą robotę. Zawsze do tej pory dużo pracowałem, dobrze pracowałem, zawsze
moje kierownictwo mnie chwaliło, ceniło, no i po prostu zawsze to było dla mnie oczywiste, że ja sobie mogę przyjść w sobotę i zrobić troszkę nadgodzin, no bo to po prostu no te święto jest liczone za 7 godzin, mimo że mnie tam nie ma, a jak sobie przyjdę w sobotę, to już mam właściwie te 7-8 nadgodzin, no tak, w tym tego właśnie sobie zobaczyłem, ostatnio miałem troszkę konfliktów w robocie, właśnie patrzę na planning tutaj, gdzie już się pojawił tutaj ten planning z 1 listopadem i nie ma mnie na planningu na sobotę, no. Są tam inni jacyś właśnie, no, są tam inni tacy wierni, którzy się podlizują, szefowie. Ja w tej chwili wyleciałem z tego. Ja nie mówię, że ja się kiedyś podlizywałem w sensie, że ja byłem jakiś miły, ale ja kiedyś bardzo ciężko, bardzo dużo pracowałem. No teraz już tak dużo nie pracuję. No w każdym razie gdzieś tam uznano, że no, straciłem motywację do pracy, że już nie jestem takim dobrym pracownikiem jak kiedyś. Więc no, coś mi się zdaje, że ja się w najbliższym czasie rozchoruję, no więc tak, a jak się rozchoruję, to przynajmniej na miesiąc, więc, ale jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, czy rzeczywiście, no, ale troszkę bolą mnie plecy. Dobrze, więc tyle jeśli chodzi o moją pracę, o moją najbliższą przyszłość. Warto tutaj podkreślić, że ja dużo chorowałem w roku 2017, a w roku 2018 jeszcze nie chorowałem, więc właściwie, no, jeśli się nie rozchoruję w roku 2018, to mi to przepadnie, no, więc tak też trzeba myśleć. No. Dobrze, więc ten filmik jest zatytułowany Hazard w socjalizmie i są to także rozważania dotyczące mojej pracy. Więc dla tych, co nie wiedzą, pracuję w podparyskiej chłodni. No i większość ludzi, z którymi pracuję, to są emigranci. No i w tej chwili chciałbym się podzielić takimi właśnie moimi przemyśleniami na temat moich kolegów z pracy. I nie wiem, czy jest to jakaś specyfika po prostu tego, co się dzieje we Francji, czy jest to specyfika takich czasów, no, że tam, nie wiem, mamy ten rok 2018, czy też jest to jakiś taki ogólnoświatowy trend. W każdym razie, no, w innej pracy, którą miałem na etat w Polsce, pracowałem przez 3 lata w bibliotece na ulicy Koszykowej, no to tam tego zjawisku hazardu nie było, to o tym się w ogóle nie rozmawiało. Tam było sporo wykształconych osób, które lubiły rozmawiać o książkach, o jakichś tam innych rzeczach, więc oczywiście zawsze jest jakiś temat rozmów i temat hazardu się w bibliotece nie pojawiał. W mojej robocie to jest tak, że jest duże grono ludzi, z którymi ja bezpośrednio pracuję, które właściwie no każdy prawie dzień rozpoczynają rozmowę od właśnie wyników sportowych, od tego, kto ile tutaj postawił na jaką drużynę. No w każdym razie, no, jeśli to jest dzień, kiedy jest Liga Mistrzów, albo dzień po Lidze Mistrzów, albo dzień, kiedy gra reprezentacja Francji, albo dzień, kiedy gra właśnie Paris Saint-Germain, no to prawie zawsze mogę być pewien, że następnego dnia ktoś przyjdzie i będzie albo bardzo szczęśliwy, znaczy to jest tak, że jeśli ktoś jest szczęśliwy, to on dużo o tym mówi. Jeśli nie jest szczęśliwy, znaczy jeśli mało mówi, to znaczy, że przegrał. Tutaj próbka społeczna, na której ja miałbym oceniać to, co się dzieje we Francji, jest bardzo niewielka. Jest bardzo niewielka, bo mówię, załóżmy, o kilkunastu moich kolegach plus kilkunastu innych osobach, które tam, no bo ja pracuję w logistyce, tam jest także sporo kierowców, którzy także jakby się pojawiają, więc no załóżmy grono, z którym miałbym tutaj ocenić, to jest jakieś 30 osób i wśród tych 30 osób regularnie prawie wszyscy rozmawiają o hazardzie. O hazardzie głównie tutaj obstawiają piłkę nożną. No i ja nie wiem, czy po prostu jest to jakiś znak czasów, że po prostu w tej chwili, że w Polsce też się to tak rozpowszechniło, że też wszyscy robotnicy tylko gadają o hazardzie, czy jest to jakaś tam specyfika francuska. Więc jak ja mówię o hazardzie, to ja mówię tutaj o dużych kwotach i dużych wygranych, więc tutaj różni koledzy się chwalą właśnie jak to, nie wiem,
właśnie w wyniku kilku meczy, które obstawili, no to tam wygrali 1000 euro, 1500 euro, tam jakieś takie kwoty jak 100 czy 500 euro, to w ogóle nikogo nie szokują i nie robią wrażenia. Więc jak są mecze, to nie jest to obstawianie małych kwot, w sensie tam nie wiem, 2-5 euro, no to są czasami na jakiś tam mecz to obstawiało 100 euro, 500 euro czy coś. Więc to są naprawdę duże kwoty w stosunku do naszych zarobków, no bo ci ludzie, o których ja mówię, zarabiają mniej więcej tyle co ja, czyli nie są to jakieś kokosy. Pierwsza rzecz, jaką bym chciał powiedzieć na temat tego hazardu, że ten hazard no, pełni rolę no, taką parareligijną, że jeśli po prostu no, w dawnych, właśnie tak jak Marx opisywał religię w XIX wieku, no to po prostu opisywał, że no, ludzie biedni no to szukają właśnie no, odpowiedzią na nędzę tego życia doczesnego jest szukanie właśnie takiego wybawienia w świecie poza właśnie pośmiertnym. No, że po prostu im gorsze jest życie na ziemi, tym piękniej sobie wyobrażają przyszłe niebo, do którego mają trafić. Ale po prostu no, chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy tam wtedy ciężko pracowali 6 dni w tygodniu, mieli ten jeden dzień, niedziela, kiedy mogli się pocieszyć, mogli iść do kościoła i po prostu no, mieć jakąś taką nadzieję, że ich życie ma jednak jakiś sens, że żyją biednie, żyją skromnie, ale przez swoją uczciwość no to trafią do nieba. Tak to mniej więcej wyglądało u robotników w XIX wieku, których opisywał Marx. A jak to wygląda właśnie u tych robotników, z którymi ja pracuję? Więc rozmów o religii nie dostrzegam. No, ludzie tam w coś wierzą pewnie, no ale nawet jeśli wierzą i nawet jeśli... Znaczy tak, no sporo ludzi, z którymi ja pracuję, to są muzułmanie, ale raczej muzułmanie no, niespecjalnie praktykujący, czyli muzułmanie, którym właśnie zdarza się wypić alkohol, którzy niekoniecznie muszą przestrzegać ramadanu. Część przestrzega, część nie przestrzega, no ale ci, co nie przestrzegają, no to właściwie no, piłem z nimi alkohol. No. Czasami na jakichś tam właśnie stronach prawicowych, narodowych, jak tam ktoś się wypowiada na temat Francji, no to właśnie przedstawia się, że we Francji następuje proces islamizacji i że ci migranci, którzy przybyli właśnie z krajów północnoafrykańskich, no to oni nic innego nie robią, tylko nawracają innych na islam, więc ja takiego zjawiska w mojej pracy nie obserwuję i ci ludzie, którzy właśnie, z którymi ja pracuję, a mówimy o ludziach załóżmy z Maroka i Algierii, no to nie ma tutaj żadnej jakiejś no, ani propagandy religijnej, ani w ogóle ten temat jakby w pracy nie pada. No. Tam, nie wiem, może to ze mną nie chcą rozmawiać, bo znają mniej więcej moje poglądy. Wielokrotnie tutaj właśnie prezentowałem mój tutaj światopogląd antyreligijny, ale nie, między sobą też nie gadają. Za to kwestia hazardu istnieje cały dzień. Więc jest coś takiego, że istnieje hazard. Po pierwsze wtedy, kiedy ktoś przychodzi do pracy i coś wygrał, to on tak właściwie wszystkim, którzy przyjdą do roboty, on musi się pochwalić. On musi pochwalić, właśnie nawet pokazuje zdjęcie, albo jakiś kupon, albo coś tam i powie, patrzcie tutaj 600 euro, widzicie? Wczoraj wygrałem 600 euro. Ma taką potrzebę właśnie, nie dość, że właśnie się cieszy, to jeszcze pokazać innym, jaki to on jest cwany. Dobrze, więc to jest załóżmy moment bezpośrednio po przybyciu do roboty. Druga taka rzecz, która się pojawia w tym hazardzie, to w przeddzień, czy tam no, jest praca i wieczorem będzie jakiś mecz, to wszyscy gadają, dobra, no to jak obstawiłeś, tutaj PSG wygra czy nie? Ale tutaj PSG, jest mała kwota na PSG, może bardziej się opłaca postawić remis, ale coś tam tego. Non stop o tym gadają. Śmiało mógłbym postawić tezę, że moi koledzy z pracy są uzależnieni, że po prostu dla nich, no oni sobie nie wyobrażają w tej chwili życia bez tego hazardu. Jeśli miałbym zobaczyć człowieka uzależnionego od czegoś, no to właśnie to jest człowiek, który po prostu robi coś właśnie już nie wyobraża sobie innego życia.
Teraz tak, no po co oni to robią? Więc są, mam tutaj dwie jakby hipotezy. Pierwsza hipoteza jest oczywiście taka, no, że każdy z nich indywidualnie wierzy w to, że no, ten hazard to doprowadzi ich do jakiegoś bogactwa, czyli po prostu no, przy odrobinie szczęścia, przy jakimś takim dobrym prognozowaniu, no to jeśli będą stawiać duże kwoty i będą te duże kwoty pomnażać tam kilkukrotnie, no to rzeczywiście tam raz na rok ktoś tam wygra jakąś kwotę, załóżmy 1000 euro. No w każdym razie no, to są, to tutaj no... Można sobie wyobrazić i są takie no, przypadki, że po prostu człowiek w ciągu jednego wieczora wygrywa równowartość tam naszej pensji, no, czy nawet dwukrotność takiej pensji jest w stanie wygrać. No to oczywiście każdy człowiek, który codziennie musi iść do roboty, której nienawidzi, który ciężko tam pracuje, który na koniec właśnie miesiąca dostaje jakąś tutaj kiepską wypłatę, który no, głęboko pogardza, no bo jednak wielu ludzi, z którymi ja pracuję łącznie ze mną, my nienawidzimy naszej roboty. To jest tak, no, jeśli coś nas łączy, bo często się tutaj niespecjalnie lubimy, jeśli coś nas łączy, jest zawsze jeden wspólny temat. Po pierwsze, nienawiść do pracy jako takiej, po drugie, nienawiść do naszych przełożonych. Z tą różnicą, znaczy ja nawet jak właśnie jak chcę kogoś obrazić, to ja mówię do niego, że właśnie, że on jest taki szuszu tam i tam mówię imię jakiegoś menadżera, szuszu to jest taki lizus. No więc pewnie śmiało można by postawić tezę, że większość ludzi, z którymi na co dzień pracuję, nienawidzą swojego statusu właśnie robotnika, że widzą siebie w przyszłości w roli potencjalnego drobnego burżuła albo jakiegoś rentiera, no i po prostu no, tą swoją aktywność hazardową traktują jako inwestycję, że to nie jest po prostu sam fakt właśnie jakiejś takiej przyjemności, że dobra gra moja drużyna narodowa, to ja sobie pójdę do pubu, wypiję piwo, zjem pizzę czy coś, obejrzę mecz. I nieważne, czy tam wygram, czy przegram, ważna jest ta przyjemność sportu. Nie, to nie ma nic wspólnego z czymś takim. My mówimy, ja tutaj mówię o jakimś takim no, podejściu prawie że zawodowym do ciągłego jakiegoś siedzenia w telefonach, oglądania statystyk, oglądania jakichś innych pierdol. Ja się nawet na tym nie znam. Ja nie wiem, ile rzeczy można analizować, no ale tam... Jakby kilka razy prowadziłem rozmowę właśnie tutaj z kolegami, jak ja się dowiedziałem w tej chwili, jakie pierdoły można obstawić, że w czasie jednego meczu to tam można kilkadziesiąt różnych zakładów, że czy ten zawodnik strzeli bramkę, albo czy strzeli dwie bramki, albo czy tutaj do przerwy będzie taki wynik, czy inny wynik. Jest normalnie kilkadziesiąt zakładów tylko z jednego meczu. Tylko z jednego meczu, a oni tylko właśnie siedzą tutaj w tych statystykach, oglądają tutaj jakieś tego. Jednym słowem, zamiast szukać pocieszenia w jakimś takim nierealnym świecie religijnym, chodzić na jakieś msze, słuchać jakiegoś kapłana, który mówi o jakiejś tam metafizyce, o jakichś sprawach niematerialnych, które no nie przekładają się tutaj na ten realny byt, to każdy z nich, może nie każdy, ale część z nich widzi w sobie takich właśnie osób, takie osoby mające dar. No bo jednak zdolność przewidywania przyszłości jest to jakiś dar, który od zawsze w tych systemach religijnych był, no, był takim cudem. No to ten Jezus właśnie stosował tego typu triki tam. I chyba każdy wierzy w to, że po prostu pewnego dnia, jak już pozna te wszystkie statystyki na pamięć, jak będzie miał pewność, jak będzie miał szczęście, to on po prostu tak te zakłady dobrze obstawi, że on zacznie wygrywać tak dużo pieniędzy, że będzie mógł spokojnie właśnie z roboty odejść. Tyle jeśli chodzi o wiarę. Teraz jak wygląda rzeczywistość? Otóż rzeczywistość wygląda tak, że ja przeprowadziłem kilka rozmów takich kontrolnych z kilkoma osobami, które zajmują się hazardem i po prostu chciałem ustalić pytanie na proste na odpowiedź, no bo mnie też to zainteresowało, nawet zainteresowało do tego stopnia, że rozważałem, no tak sobie właśnie przychodzi gościu do roboty, mówił, a wygrałem 1000 euro. To sobie myślę, kurde, to po co ja pracuję, jak ja też mogę wygrać 1000 euro? No ale jednak mój tutaj właśnie taki krytyczny umysł no, mnie ocalił.
troszkę z tymi kolegami porozmawiałem i wychodzi, że tam właściwie oni wszyscy wychodzą mniej więcej na zero. No mniej więcej tyle, co oni wygrają. I jak wygrają, to przyjdą, to oczywiście się będą wszystkim chwalić. To później przez 2-3 tygodnie nic nie wygrywają i cały czas jakby są na minusie. Więc tak suma summarum te wszystkie przegrane, o których nie mówią, i wygrane, którymi się chwalą, no to sprawiają, że gdzieś tam no, cały czas, mimo że tym hazardem zajmują się już od kilku lat, no to no cały czas gdzieś tam są na zero. No. Więc kończąc tutaj wątek moich kolegów z pracy, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że moim zdaniem oni są uzależnieni. Oni są uzależnieni, oni sobie po prostu nie wyobrażają w tej chwili innej rozrywki po pracy niż ten hazard, że po prostu no, tak się przykleili do tego telefonu, że ten telefon to jest po prostu jakąś taką częścią. Tak jak ja w ramach tam krótkiej przerwy wchodzę i tutaj patrzę, czy są jakieś komentarze albo jakieś maile właśnie związane z moją działalnością polityczną, tak oni po prostu no, sobie siedzą i tam patrzą na jakieś statystyki, patrzą, czy coś tam wygrają, jakie będą przyszłe mecze. Wracają do domu i po prostu no, z rozmów także wynika, że większość te mecze, o których oni mówią, te mecze, które oni obstawiają, to oni te wszystkie mecze oglądają, no. Więc to też musi być jakiś taki, ja się martwię o ich życie prywatne, życie rodzinne, no, że jeśli jest taki człowiek, który właściwie no, cały dzień siedzi w robocie, przychodzi do domu i zamiast ten czas spędzić z rodziną, w sensie poświęcić ten czas właśnie dzieciom czy żonie, no to oni są przyklejeni do tego telewizora, do tego meczu i w momencie, i oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki człowiek w momencie, kiedy ten obstawił dużą kwotę i drużyna, którą właśnie obstawił, wygrała, to on będzie szczęśliwy, on będzie dla tej swojej żony cudowny, nie wiem, będzie tutaj obsypywał ją komplementami i innymi takimi rzeczami, ale to może mieć także tą drugą stronę, to znaczy, że człowiek przyszedł do domu zmęczony robotą, ogląda mecz, jego drużyna przegrywa i po prostu mecz się kończy, a on jest taki jakiś zdołowany, wkurzony, no nie wiem, wyżywa się na tej żonie czy co. Więc podsumowując te moje rozważania, chciałbym powiedzieć, że hazard z mojej perspektywy jest zjawiskiem negatywnym. Jest zjawiskiem negatywnym, gdyż on rozbraja klasę robotniczą z jej buntu do tego, żeby się po prostu, bo w tej chwili ci ludzie zamiast właśnie widzieć swoje ocalenie w konieczności organizowania się, wspólnej walki z naszym pracodawcą tutaj o właśnie skrócenie czasu pracy, o wydłużenie, o zwiększenie naszej wypłaty, czyli de facto no, robić coś, co by sprawiło, żebyśmy mieli większe dochody, które by się przełożyły później na lepsze życie. No to oni właściwie mają gdzieś właśnie tutaj kwestie. Znaczy może nie to, że mają gdzieś, ale jednak no, swojego ocalenia takiego materialnego szukają poza pracą, szukają w hazardzie. Dobrze, to tyle na temat obserwacji jakby sytuacji bieżącej. I teraz jest pytanie, jak byśmy to rozwiązali w socjalizmie? I tutaj jest jakby takie pytanie, no wiadomo, że w socjalizmie ileś różnych rzeczy, które występują w kapitalizmie, no to należałoby zlikwidować. I teraz tak, czy cały ten właśnie biznes właśnie zakładów sportowych w socjalizmie po jakiejś takiej międzynarodowej rewolucji proletariackiej by przetrwał? Ja jestem tego przeciwnikiem, ja jestem za zlikwidowaniem całego tego interesu. I te zakłady sportowe przez internet, no to jest gigantyczna kasa, gigantyczny biznes. To jest tym bardziej gigantyczny biznes, że tam zawsze to jest tak, że ja co prawda nie jestem jakimś tutaj orłem z matematyki i ja nie wszystko rozumiem, jak to działa, ale no, to co rozumiem, to jest to, że po prostu ludzie bogaci, mający dużo, duże pieniędzy, są w stanie właśnie zainwestować w takie zakłady sportowe i te duże, duże pieniądze, które mają, oni i tak jeszcze pomnażają dzięki naiwności robotników. I mimo tutaj właśnie jakichś takich rzadkich historii, że ktoś powie, że tam wygrał 1000 euro, czy tam 2000 euro, czy ileś tam wygra,
To jednak statystycznie zawsze ci bukmacherzy wygrywają. Oni zawsze są na plus. Za każdym razem, kiedy toczą się jakieś tutaj przy kolejnych zakładach, oni tylko pomnażają swój kapitał. Jest to po prostu jakaś taka bezlitosna maszyna, która po prostu służy do dojeniu pieniędzy z ludzi. I chyba jednak w większości z ludzi biednych, z ludzi właśnie z klasy robotniczej, gdyż bogaci po prostu są na to, no... Jeśli bogaci chcą zainwestować jakieś pieniądze, to raczej inwestują w jakieś takie, no im człowiek jest bogatszy, tym ma większy kapitał do wyłożenia i tym mniej jest zdesperowany, że on potrzebuje jakiejś takiej gigantycznej stopy zwrotu. No, taki właśnie robotnik, który jest zdesperowany i chce mieć duże pieniądze szybko, ale nie ma takiego dużego kapitału, no to on po prostu no, właśnie oczekuje, że tutaj wystawi 100 euro i z tego 100 euro dostanie 500 euro, czyli 400 euro zysku, czyli tam no 400% zwrotu. No to jest ogromny potencjał, więc burżujom wystarczy, że oni na przykład mają jakieś tam pieniądze i inwestują w jakieś akcje, które im dają w skali roku załóżmy 3% zysku, czy tam 5% zysku. No to wiadomo, że takie 5%, a 400%, no to są dwa zupełnie inne rzędy wielkości. No ale jeśli to jest 5% od 10 milionów, no to i tak jest jakby przyzwoity kapitał, no. Więc jest z czego odkładać. Jeśli ktoś się zna tutaj na tych właśnie tej kwestii prawdopodobieństwa matematycznego, który mógłby wytłumaczyć, jakie są mniej więcej szanse takiego robotnika, który obstawia pieniądze w tych wszystkich zakładach sportowych na to, żeby no, przy obstawieniu, nie wiem, 1000 euro na 10 różnych meczy, co zrobić, żeby on w ogóle, jakby kończąc to wszystko, no, wyszedł z większą kwotą niż zaczynał. No. Z tego wam, towarzysze, nie wytłumaczę, ale wytłumaczę wam to, co rozumiem na mój chłopski rozum. Czyli po prostu no, im większe ryzyko, tym większe prawdopodobieństwo straty swoich pieniędzy. I to jest ten właśnie ten efekt takiego, no, że nieważne ile tych zakładów się wygra, wystarczy, że raz się zakład przegra, a zazwyczaj jest taka tendencja do coraz większego tutaj właśnie obstawiania, czyli że cały czas człowiek obraca tymi pieniędzmi, które nie wiem, włożył 100 euro w jakąś tam właśnie tą stronę internetową, włożył 100 euro, później wygrał i ma 200, później znowu wygrał, ma tam 500, później znowu wygrał, ma 1000, więc teoretycznie on mógłby wyciągnąć te pieniądze właśnie mając te 1000, ale on cały czas będzie grał i grał tak długo, aż w pewnym momencie wszystko przegra, tak że nawet nie odzyska tych swoich 100 euro początkowych, które włożył, no tak. Tak mi się wydaje, że jest. No, może jest inaczej, może są jacyś inni, jacyś tacy bardziej inteligentni gracze, którzy jednak tam właśnie no, nie tracą, no, ale chyba jednak no, ten biznes jest rentowny. Jak spojrzycie sobie na internet, to tam macie tych tam jakieś Unibet, Buinsport, jakiś Bet65 Click, coś takiego. No tych stron, tych takich aplikacji, gdzie można właśnie obstawiać te zakłady, jest tak dużo, co świadczy tylko o tym, że to musi być bardzo dochodowy biznes. No bo jeśli to by nie był dochodowy biznes, to by po prostu tego nie było tak dużo. Hazard ma kilka negatywnych zjawisk i dlatego właśnie hazard po rewolucji chciałbym skasować. Więc pierwsze negatywne zjawisko to jest no, jakaś taka degeneracja człowieka, który w to gra. No bo to jeśli on gra w takie zakłady, to co nim kieruje? No po pierwsze kieruje nim chęć zysku bez pracy. Kieruje nim chyba także chęć bycia kimś wyższym, kimś lepszym, kosztem innych, to znaczy zdobyć pieniądze po to, żeby te pieniądze później przeznaczyć do tego, żeby właśnie awansować do tej lepszej klasy, żeby właśnie móc samemu zostać wyzyskiwaczem. Czyli po prostu no, taka nienawiść do swojego losu, pogarda dla życia jako robotnika. I zamiast widzieć ocalenie od swojej sytuacji właśnie w rewolucji, no to jest właśnie taki narkotyk,
który po prostu no, ma na celu uśmierzyć tymczasowo ból, pogłębić tutaj, wprowadzić właśnie w jakiś taki stan zadowolenia, euforii, apatii. Ale to w żaden sposób oczywiście nie rozwiązuje problemu, zwłaszcza, że chyba prędzej czy później każdy te pieniądze, które włożył, no to je przegrywa. Więc tyle jeśli chodzi o hazard. Teraz jest drugie negatywne zjawisko związane z hazardem, czyli no, ta druga strona, czyli to są zakłady sportowe i wszystkie te branże sportowe, gdzie jest hazard, tam jest gigantyczna kasa. I to też jest zjawisko, które już kiedyś opisałem właśnie, ja nie wiem, czy ja ten filmik wrzuciłem drugi raz, kiedyś właśnie komentowałem transfer Neymara do Paris Saint-Germain. Ten transfer, to tam już nie pamiętam, ile pieniędzy kosztował, ale tam chyba ponad 200 milionów euro. Więc to jest w ogóle kwota kosmiczna, że można właśnie kupić zawodnika za 200 milionów euro. No a to jakby w tym świecie sportowym, no to są pieniądze jakby normalne, no, że tam no, transfer takiego dobrego zawodnika to tam przynajmniej 10 milionów euro, no tam 20, tam Lewandowski to chyba ze 100 milionów euro jest warty, czy tak dalej. Więc to są duże kwoty, więc mi, komuniście, to się nie podoba. Ja jestem za egalitaryzmem, ja jestem za tym, żeby wszyscy mniej więcej zarabiali tyle samo, ale co ciekawe, to się nie podoba, także wielu Polakom się to nie podoba. To się nie podoba na bazie, moja żona fascynuje się siatkówką, polską siatkówką, no i polscy siatkarze, ja nawet tego nie wiedziałem, no to teraz dopiero odkryłem, że Polacy byli mistrzami świata właśnie w siatkówce w roku 2014 i teraz właśnie znowu zostali mistrzami świata w roku 2018. Zainteresowałem się tymi mistrzostwami w siatkówkę dopiero w półfinale, jak tam Polska grała z USA. No to już mniej więcej wtedy wiedziałem, aha, są jakieś mistrzostwa z udziałem Polski. No bo to dla mnie, ja jestem jednak wychowany w kulturze piłki nożnej. Sam grałem 3 lata w piłkę nożną w klubie RKS Marymont, więc jakby znam temat. No i później właśnie czytałem taki artykuł, że polska reprezentacja piłki nożnej, która pojechała teraz na Mistrzostwa Świata do Rosji, no to tam przegrała, odpadła z tych mistrzów i oni za sam fakt przegrania, nawet nie wyjścia z grupy, to dostali chyba, już nie pamiętam ile, ale chyba 40 razy więcej pieniędzy niż polska reprezentacja siatkówki, która jest mistrzami świata. No. Więc, a jeśli mielibyśmy porównać, ile dostali mistrzowie świata w piłce nożnej właśnie, ile dostali Francuzi i porównać to, jak mało dostali właśnie mistrzowie świata w siatkówce, no to już w ogóle jakaś no, kosmiczna ilość, tam chyba różnica jest, nie wiem, 500-krotna czy jakoś tak, no. Że tam chyba 35 milionów euro dostali ci Francuzi, Polacy dostali 200 tysięcy euro, czyli to jest no 5 razy 35, no to no, ile tam, no 170, no tam, no 175, no 175 razy bardziej opłaca się być piłkarzem niż siatkarzem. No i oczywiście tacy kibice, którzy lubią siatkówkę, bo Polska wygrywa, ale może po prostu lubią siatkówkę, no to już widzę, że to jest jakieś dziwne. No. Dlaczego tak dużo zarabiają piłkarze, a tak mało zarabiają inni sportowcy? No cóż, odpowiedź jest prosta. Odpowiedź jest prosta, że te pieniądze wynikają przede wszystkim z hazardu i ten hazard to jest taka samo napędzająca się maszyna, bo jeśli ktoś obstawia mecze, no to ogląda te mecze, a jeśli on ogląda te mecze, no to wtedy właśnie no, koszt transmisji takiego meczu jest duży, więc jest duży koszt transmisji, jest duże pieniądze, tam hazard, to jest taki mechanizm samonapędzający się. W każdym razie człowieka motywuje większość ludzi, którzy ogląda Ligę Mistrzów, znaczy nie wiem czy większość, ale duża część tych ludzi, którzy ogląda mecze Ligi Mistrzów, to oni to oglądają, no nie wiem, czy po to, żeby obejrzeć jakiś tutaj futbol na mistrzowskim poziomie, tylko raczej dlatego, bo oni są w to jakoś emocjonalnie i,
i materialnie zaangażowani. Oni po prostu przed meczem obstawili i dla nich wyniki tych meczów to jest jakby no, realne to, czy będzie tam 200-300 euro więcej w portfelu, czy nie. Ta taka bańka spekulacyjna na rynku piłkarskim, no to jakiegoś końca nie widać. Ja myślałem już wcześniej, że tam kilka lat temu były jakieś takie duże transfery i wcześniej tą taką zaporową granicą to chyba wydawało się 100 milionów euro, że żaden piłkarz właśnie nie przekroczy tej swojej tutaj 100 milionów euro. Tyle jeśli chodzi o transfery, ale tą kasę to ją widać także właśnie w pensjach tych piłkarzy, tutaj w różnych prowizjach dla jakichś tam menadżerów i tak dalej. Także te pieniądze są widoczne właśnie w całym tym marketingu, że ci najlepsi piłkarze to tam mają różne kontrakty reklamowe, występują w iluś tam różnych reklamach, dostają z tego duże pieniądze. Na tyle duże, że chyba, o ile dobrze pamiętam, Anna Lewandowska, czyli żona Roberta Lewandowskiego, która jest po prostu jakąś tam, no chyba, no jest jakąś trenerką fitness czy coś tam, no i oczywiście pewnie tam ma jakieś plusy jako tam trenerka fitness, ale takich trenerek fitness w Polsce to pewnie jest tysiące, no. Tylko no, Anna Lewandowska tym się różni od innych Polek właśnie zajmujących się fitnessem, że jest żoną Roberta Lewandowskiego i jako ta żona jest 17. najbogatszą Polką. Z majątkiem osobistym wycenianym, już nie pamiętam jakie to było, to nie chcę strzelać, ale sobie było niedawno ogłoszone właśnie tutaj lista najbogatszych Polek. I na 17. miejscu była żona Roberta Lewandowskiego. Jestem przeciwnikiem hazardu, uważam, że on demoralizuje i degeneruje społeczeństwo, ale jestem także przeciwnikiem zawodowego sportu. Uważam, że jest to rzecz chora. Jest to rzecz chora, że właśnie są ludzie, którzy ciężko pracują i przechodzą na emeryturę w wieku tam właśnie 55, 60, 65 lat. Jak teraz będzie rządził Macron we Francji, czy jakiś inny neoliberał w Unii Europejskiej, to pewnie zanim ja przejdę na tutaj no, do wieku emerytalnego, to ten wiek zostanie wydłużony do 75 lat. Więc są ludzie ciężko pracujący i którzy właśnie do końca właściwie swoich dni jako jeszcze osoby, jako tako sprawne fizyczne muszą pracować, a taki piłkarz, no to wielu z nich to już w wieku 35 lat, no to już przechodzi na emeryturę. No i tutaj jakby pojawia się takie pytanie, które mógłby zadać jakiś komunista, antykomunista i powiedzieć, a co mi tutaj do zarobków jakiegoś piłkarza, no... Przecież on nikogo nie wyzyskuje. No i rzeczywiście, gdybyśmy my mieli tutaj ocenić właśnie majątek takiego Roberta Lewandowskiego z punktu widzenia analizy marksistowskiej, no to nie możemy powiedzieć, że Robert Lewandowski jest bogaty dlatego, bo on te pieniądze komuś konkretnie ukradł, tak jak to robi burżuj. No, w przypadku burżuja jakby sprawa jest oczywista. On kogoś zatrudnia, ktoś ciężko pracuje, jest następnie okradany z wartości dodatkowej i ta wartość dodatkowa, ona generuje właśnie majątek burżuja. Czyli majątek burżuja opiera się na kradzieży. Wielu jest właśnie takich burżujów, którzy żyją w Polsce, znaczy ludzi bogatych, którzy są w Polsce, którzy dorobiło się na prywatyzacji, reprywatyzacji i tak dalej. Więc można by tutaj wykazać całą taką listę właśnie ludzi bogatych w Polsce i im powiedzieć, że oni po prostu dorobili się nieuczciwie, ale wtedy mi pokażą tego Roberta Lewandowskiego czy innego sportowca i powiedzą, o, ale ten to się dorobił uczciwie, no czego ty chcesz, no od tych jego milionów, no. Otóż, no może i prawdą jest, że Robert Lewandowski nikogo nie okradł, no ale jest to od strony jakiejś takiej, no moralnej, no jest to demoralizujące, degenerujące, żeby człowiek był aż tak strasznie bogaty. Mi się to nie podoba i po prostu uważam, że po rewolucji będzie trzeba się wziąć za tych wszystkich bogaczy, bogatych sportowców, którzy się dorobili na piłce nożnej, a także innych rzeczach, bo tam chyba w Stanach Zjednoczonych to z kolei koszykarze dużo zarabiają. No ale w każdym razie no, są tacy
celebryci, którzy są bogaci i po prostu z samego faktu, że są bogaci, jestem za tym, żeby błyskawicznie tutaj rozwiązać ileś różnych problemów materialnych, jakie ma społeczeństwo. Społeczeństwo polskie, ale także cały świat, właśnie ludzie są biedni, ludzie nie mają tam mieszkań, ludzie jakoś tutaj ledwo co wiążą koniec z końcem. I po prostu, jeśli mielibyśmy szukać jakiejś szybkiej recepty finansowej, to oczywiście należałoby jej poszukać na kontach właśnie bogatych sportowców. No i pojawia się tutaj drugie pytanie, które właściwie powinienem rozwiązać tutaj w innym filmie, to znaczy to jest mój stosunek do sportu zawodowego jako taki, że po prostu jest w tej chwili w krajach Europy Zachodniej przede wszystkim, ale jest to zjawisko, które jakoś tak w tej chwili rozpowszechnia się na całym świecie, że po prostu piłka nożna jest biznesem. Jest biznesem. Jest to biznes o tyle jeszcze, taki trudny do oceny z punktu widzenia moralnego, że jest to biznes, który już tutaj wchodzą dzieci, że ten Lionel Messi. Ten Lionel Messi jako dzieciak trafił właśnie do szkółki piłkarskiej Barcelony. I on tam trafił jako chyba, nie wiem, 8-latek czy 10-latek czy coś. W każdym razie ten Lionel Messi, to on w ogóle nie miał dzieciństwa. Że tam inne dzieciaki, mając te 10 lat czy coś, to robiły jakieś głupie rzeczy, tam się bawiły czy coś. A ten już mając 10 lat cały czas pod okiem jakiegoś trenera, tylko trening. Owszem, i taki można właśnie, w ogóle ta Hiszpania to jest jakiś tutaj potentat, jeśli chodzi o szkolenie własnych zawodników, że oni po prostu produkują zawodników na eksport. Że to jest ciekawe, że jeśli taka polska piłka nożna klubowa opiera się, nie wiem jak to teraz wygląda, ale kilka lat temu to wyglądało tak, że właściwie Polacy nie byli w stanie nikogo dobrze wyszkolić, więc jeśli ktoś był dobrze wyszkolony, znaczy jeśli ktoś grał w polskiej reprezentacji, to zazwyczaj był to człowiek, który po prostu jako dzieciak został wysłany na zachód i to tam się uczył piłki nożnej, a dopiero później wracał do reprezentacji, a z kolei w tej polskiej lidze ci najlepsi zawodnicy to jacyś Jugosłowianie, Serbowie, Bośniacy, coś tego. Tam Legia Warszawa takich sprowadzała. Więc jest to jakiś taki... Legia Warszawa była takim klubem, czy jest do dzisiaj, jakimś takim, takim podwykonawcą właśnie w szukaniu talentów, że o ile właśnie bogate kluby to robią tam takie, duże transfery, kupią zawodnika, nie wiem, za 30 milionów euro, a sprzedadzą go za 60 milionów euro, to Legia Warszawa tam pojedzie gdzieś do Afryki czy do Brazylii, kupi jakiegoś gościa za 100 tysięcy euro i sprzeda go za 1 000 000 euro. I tutaj już się cieszą, że tam zarobili na nim 900 tysięcy euro. Mi się nie podoba, mi się nie podobają te szkółki piłkarskie, które, chciałbym, towarzysze, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby młodzi chłopcy grali w piłkę. Ja sam grałem w piłkę jako chłopak i jako forma rozrywki, forma sportu. To jest coś, to jest oczywiście coś bardzo fajnego. Ja polecam. Chciałbym właśnie, tak sobie wyobrażam także socjalizm, jako taki właśnie upowszechnienie amatorskiego sportu, żeby wszędzie właśnie funkcjonowały dobrze działające takie właśnie stadiony, jakieś hale sportowe za darmo, pod okiem jakiegoś trenera. Tak podobno właśnie stworzono cały ten sukces reprezentacji Islandii, że oni tam wybudowali właśnie w Islandii, gdzie jest zimno, gdzie jest ciemno przez większość część dnia, tam w zimie, tam to w ogóle ciemno jest w tej Islandii podobno. Oni tam wybudowali hale i na tych halach właśnie są trenerzy i oni tam całą tą islandzką młodzież właśnie zaprzęgli w granie w piłkę pod okiem trenerów i ich wyszkolili i w ten sposób Islandia zaczęła odnosić jakieś sukcesy sportowe właśnie w piłce nożnej. Więc ja bym sobie ten taki przykład Islandii, gdzie po prostu można budować masowo jakieś takie obiekty sportowe i szkolić młodzież amatorsko, żeby po prostu
po szkole gdzieś tam mogli sobie właśnie pobiegać po ten. No to tak, to popieram, ale nie jestem zwolennikiem po prostu no, robienia z dziesięciolatka już po prostu takiego drylu, takiego niewolnika, żeby mu po prostu wciskać, no, że ty, twoje życie to się sprowadza tylko do tego, że ty masz całe życie biegać za piłką. No, ten Messi, no to on chyba, ja nie wiem, czy on jakąś szkołę skończył, nie wiem, no, pewnie tylko podstawówkę, no. No ja się opowiadam za jakimś takim rozwojem ogólnoduchowym właśnie człowieka. No większość piłkarzy, przynajmniej tych polskich i innych sportowców, jak mają się na jakiś temat wypowiedzieć, i dotyczy to zarówno bokserów, jak i tych właśnie piłkarzy, no to zazwyczaj to są idioci. No oni po prostu tak dużo poświęcili swojej dyscyplinie sportu, że po prostu zabrakło czasu na jakąś tam edukację. Zabrakło czasu na czytanie książek, no i to jest ze stratą dla nich. No, o ile jeszcze tam załóżmy 1 na 100 zrobi karierę i później może odcinać kupony z tej swojej kariery właśnie i zostać jakimś komentatorem, być zapraszany i tak dalej, do końca życia właśnie lansować się, że tam 30 lat wcześniej wystąpił w reprezentacji, to jednak większość tych sportowców, którzy nie zrobili tych. Niektórzy nie odnieśli tych wielkich sukcesów, no to kończą ja coś. Jeśli to są byli bokserzy, to kończą w jakimś świadku przestępczym dość często, albo jacyś tam ochroniarze gdzieś tam na dyskotekach. A jeśli chodzi o byłych piłkarzy, to bardzo często to zostają jacyś alkoholicy. Dawno, dawno temu, kiedy właśnie jeszcze grałem w piłkę, to znaczy ja sobie pogrywam czasami tutaj amatorsko, tutaj mam obok park. No, ale to ja bardzo podobały mi się styl gry Ronaldo, tego Brazylijczyka. No, że to była jakaś tam forma, no, na pewno dobry zawodnik w moich czasach. No, chociaż oczywiście teraz ci zawodnicy, ten Messi i Ronaldo, ten Portugalczyk, to są lepsi od tego Brazylijczyka. Ale co ja chciałem powiedzieć? Otóż ten Brazylijczyk, jak już przeszedł na emeryturę, to on no, jest niewiele starszy ode mnie chyba. On już jest kurde gruby, nie wiem, ze 130 kilo waży po prostu, taka beczka, no więc, że jedyne co ten człowiek miał w życiu, jedyny jego cel to było po prostu granie w piłkę. Jak on tylko tą piłkę, przestał w nią grać, nie ma żadnej pracy, nie ma żadnych obowiązków, ma tam jakieś oszczędności, za których może sobie w dostatku żyć przez resztę życia w ogóle nie pracując. No, dla człowieka coś takiego to jest degeneracja. No. To jest degeneracja i to jest także degeneracja fizyczna, którą widać po prostu po tym Brazylijczyku. No, że on po prostu no, przestał grać w piłkę, no to po prostu z takiego szczuplaka, no to nagle się stał, kurde, takim grubasem. Więc nie wiem jak wy towarzysze, ale towarzysz Michał jest za tym, żeby po rewolucji zlikwidować sport zawodowy. Wszystko. Wszystko zlikwidować po prostu coś takiego, że ktoś może wykonywać, że jego zawodem jest kopanie piłki, albo jego zawodem jest granie w siatkówkę, albo jego zawodem jest coś innego. Ja to chcę zlikwidować. Ja chcę. No i. Więc ta drużyna z Luksemburga, która ograła Legię, no to ona podobno jest półamatorska. To znaczy, że jest tam kilku zawodowców, ale jest też tam kilku amatorów, czyli ludzi, którzy po prostu na co dzień gdzieś tam mają normalną pracę, którzy po prostu sobie w tygodniu, w weekend sobie grają w piłkę. No. Na tyle dobrze grają, że mogą nawet ograć mistrza Polski. Więc ja sobie wyobrażam właśnie przyszłość sportu jako po prostu, no, żeby powrócić do tych dobrych tradycji, które były w PRL-u, a więc, że są jakieś takie drużyny, no, ogólnie, że drużyny piłkarskie to mogą istnieć. Może istnieć właśnie jakaś drużyna regionalna, czy jakaś drużyna przy fabryce, czy jakaś coś tam, ale żeby było jasne dla wszystkich. Każdy człowiek, który gra w piłkę, on to robi po pracy, że on ma jakąś swoją pracę, to będzie o tyle łatwiej w socjalizmie, że w socjalizmie my będziemy pracować. No, Paul Lafargue postawił postulat, żeby pracować 3 godziny dziennie. Więc rzeczywiście, no, gdybyśmy pracowali tylko 3 godziny dziennie, to każdy z nas mógłby właściwie pójść do roboty, odbębnić te 3 godziny, później odpocząć, a później no, drugie 3 godziny na boisku. I tak i w ten sposób wszyscy moglibyśmy się szkolić właśnie, no, czy w piłce nożnej, czy w siatkówce, czy w jakichś innych dyscyplinach sportu, ale
Żaden z nas właśnie nie dostaje za te... No, żeby to nie było po prostu ta piłka nożna, to nie jest motywacja finansowa, która nas pcha do pracy. My mamy pracę po to, żeby się utrzymać, a piłka nożna i sport jest dla przyjemności. Można tam właśnie ludzi tych nagradzać w jakiś tam sposób symboliczny czy coś, ale jestem za całkowitym jakby zlikwidowaniem tej patologii współczesnego sportu, że po prostu, no, po pierwsze ten sport jest traktowany jako zawód, po drugie zarobki w tym sporcie są ogromne, po trzecie w końcu ci ludzie, którzy kończą tą swoją przygodę ze sportem, to bardzo często się degenerują, nie mają po co żyć. No, to jest od strony jakiejś takiej psychologicznej, no, całkowicie bez sensu. Więc jestem ciekawy, towarzysze, co o tym sądzicie, no i pozdrawiam.